Dobra, siemanko, witam już w pierwszym odcinku nowej serii. Dzisiaj jest ze mną Dominius, znany wcześniej jako Dominik Stencel. Tak dobrze mówię? Tak, dokładnie. No. No mieliśmy wcześniej problemy z nagraniem, coś z dźwiękiem było, ale teraz już jest okej. Okay. No to pierwsze pytanie. Czemu masz status ustawiony na... Zaraz wracam. To mnie ciekawi. Na Discordzie? Tak. Nie wiem, zawsze mi pokazywało, że on dostępny i... Sobie myślę, że tak w rzeczywistości nie jest, to ustawię co innego. Dobrze. Rzadko kiedy. No to tak, pierwsze pytanie. Dobra, spoko. Pierwsze pytanie, jakie mam zapisane. Co spowodowało, że zacząłeś nagrywać? Jaki był tego powód? Jak to się wszystko zaczęło? To ogólnie wyglądało w ten sposób, że jeżeli chodzi w ogóle o sam cały YouTube, to byłem bardzo młody. Bardzo mi się podobało. Całe dzieciństwo praktycznie przegrałem w Gothica. Nie wiem, czy znasz? Możliwe? Słyszałem coś o tej grze. No i to taka była moja gra dzieciństwa, bo też przez pierwsze lata jakby na swoim komputerze nie miałem za bardzo internetu, więc to była taka gra, gdzie spędzałem w niej najwięcej godzin. Mimo, że tam jej fabularnie nie przechodziłem na początku bardzo długo, dopiero później to ogarnąłem. To Gothic był taką moją ulubioną grą i gdzieś tam u na przykład mamy na laptopie oglądałem sobie filmiki, gdzieś tam jakieś przeróbki z Gothica na YouTubie i strasznie mi się to podobało i po paru latach, gdy już tam jakieś tam umiejętności zyskałem, poglądałem jakieś poradniki, jak to tam, co się robi, by robić tego typu przeróbki w Gothicu, się na to mówi najczęściej machinimy. I sam zacząłem robić. Też miałem właśnie taki kanał. Raven Machinima się nazywał chyba szybciej. Istnieje jeszcze? Potem... Jeszcze istnieje. A, jeszcze istnieje. Ale nie ma tam filmów już. Są. Jeszcze są. Publiczne? Normalnie publiczne? Przed 4-5 lat. Tak, pewnie. Okej. Okay. Ci później linka podesłać do niego. Już mógł sobie zobaczyć. Dobra. To takie, wiesz, tam... To nie były jakieś super filmy, bo ogólnie dużo osób potrafi z Gothica wręcz zrobić po prostu arcydzieło. To po prostu wygląda jak no film animowany, ale na bazie silnika gry. I to wygląda naprawdę cudownie. Próbowałem zawsze jakieś trailery. Wstawiałem takie... chyba najdłuższy filmik, jak mi się udało zrobić, to taki fabularny, to miał chyba ponad 10 minut. To takie było nijakie, ale próbowałem. Podobało mi się to. Było czasochłonne. Ale pomyślałem, że fajnie by było też się rozwijać w innym kierunku. Skoro już potrafię montować, już straciłem trochę wenę, by tworzyć w tym Gothicu, jakby nie za bardzo miałem na to czas i już w sumie takich chęci. Nie miałem do tego dobrego talentu, musiałem przyznać. Więc pomyślałem, że są jakieś tam umiejętności montowania. Może fajnie by to było wykorzystać, spróbować czegoś innego przed kamerą. Więc tam zaczynałem właśnie próbować z kamerą właśnie już coś tworzyć tego typu, nie wiem, no może nie vlogi, no coś w stylu tego, co robię teraz, czyli no po prostu chciałem czegoś spróbować przed kamerą, po prostu sprawdzić się, nie? No i tam próbowałem różne pierdoły, myślę, na tym kanale, różne strasznie dziwne tematy, chwytałem się wszystkiego, żeby znaleźć swój jakby taki content. No i długo nie mogłem nic takiego normalnego wymyśleć. Naprawdę, głupoty nagrywałem, aż był chyba 2018 rok. Ricardo Milos stał się dość takim... Spoko, elegancko. No i wtedy chyba był 2018 rok. Właśnie Ricardo Milos chyba stał się memem. A z racji tego, że no bardzo lubię memy, czy to jakieś tam polskie, czy zagraniczne, dużo się interesowałem tym człowiekiem i sobie pomyślałem, że może w sumie, jak już w Polsce też jego popularność się zaczęła zwiększać, to może by spróbować na przykład taki informacyjny filmik o nim nagrać. I to był taki pierwszy Kim jest na kanale, właśnie o Ricardo Milosie. No i ku mojemu zdziwieniu, no to technicznie, to już jak każdy sobie zobaczy, no to nie było arcydzieło. Wykopałem jakieś informacje, trochę gadanie do mikrofonu szło mi dość nieudolnie, trzeba przyznać, ale jakiś tam filmik z tego wyszedł. I dzisiaj on tam ma ponad 100 tysięcy wyświetleń, więc to był, można powiedzieć, taki sukces, bo te pierwsze tygodnie, jakie zebrał wyświetleń, to były jakieś tam tysiące, może kilkadziesiąt tysięcy i takie to było naprawdę dla mnie niesamowite przeżycie, że mój film był w stanie wygenerować tego typu wyświetlenia, bo dla mnie wtedy to było naprawdę coś, gdzie na tym filmie chyba miałem, teraz on ma, aha, na tamten czas to było kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń chyba w pierwszych tygodniach, miesiącach, no. Ja na najlepszym mam 20 tysięcy, więc no, coś w tym stylu. O,
I to jest takie fajne uczucie, nie? Jak już widzisz te tysiące no. pierwsze na kanale, to jest takie naprawdę fajne uczucie i motywujące, no. Masz wtedy taki naprawdę, dostajesz takiego kopa, żeby się rozwijać w tym i być może jest szansa, by coś w tym kierunku dalej robić, skoro gdzieś tam w jakiś sposób zostało to obejrzane i no i docenione, bo dość pozytywne były komentarze i oceny, więc tak jak widzisz po swoim powiedzmy filmiku, jak ma 20 tysięcy wyświetleń, to wiesz, no człowieka po prostu pcha dalej, żeby to kontynuować no. i starać się po prostu powtórzyć ten no, sukces, no bo jakby nie patrzeć, no każdy ma tam swoją wizję sukcesu, jeżeli według mnie jak już docierasz do powiedzmy tysięcy osób, to jak sobie wizualnie ich wyobrazić ich, to po prostu człowiek już jakby ci to powiedzieć, też pierwszy raz jakby przed kimś, jakby nie wiem, mówię w jakimś wywiadzie czy coś, więc to temu też mi to tak dziwnie trochę wychodzi. No, ale okay. Ja też tak mam. No, to widzisz, mamy nasze, duży stres mam. Pierwsze razy mamy no. stresy. No. Więc wiesz, taki pierwszy, chociażby minimalny sukces, to już jednak naprawdę no, pcha ciebie dalej, dalej motywuje, masz coraz większe ambicje i warto to wykorzystywać. Gorzej, jeżeli przychodzi czas takiego załamania, że te wyświetlenia są powiedzmy mniejsze, nie osób docenia. No, miałem taki czas przez jakiś tam okres na początku no. mojego kanału. To bardzo dobrze wiesz, jak to wtedy wygląda. Nawet zamknąłem kanał i no parę razy zamykałem i wracałem, ale teraz już wiem, że idzie mi dobrze, więc nie mam zamiaru zamykać kanału, więc no. No pewnie, nikt. To jest najgorszy pomysł, bo do kanału zawsze możesz jednak wrócić, to możesz się zdemotywować i nagrywać jakiś czas. Ja też nagrywałem, powiedzmy, mogłem nie nagrać kilka miesięcy, bo byłem zdemotywowany, nie miałem chęci, żeby to robić, ale zawsze jednak warto mieć to z tyłu głowy, że warto próbować, bo jeżeli ci się uda raz, drugi, trzeci, to możesz się naprawdę dobrze rozwinąć i można się zdemotywować, stracić tą chęć na kilka dni, tygodni, miesiące, ale jednak zawsze warto wrócić i kontynuować swoją, no swoją powiedzmy przygodę, no bo zgadzam się z tą. Tak. YouTube to jest przede wszystkim, zależy kto ma jak do tego podejście. No ja przede wszystkim po pewnym czasie, kiedy już zacząłem zdobywać te umiejętności, w ogóle to nie mam ich jakoś super dużych, muszę przyznać, ale jednak to zawsze człowieka cieszy, że się w jakiś sposób rozwija, jakieś tam osiąga swoje małe sukcesy i po prostu z takiej pasji, jeżeli z tego pasji, z tego co robisz, jest naprawdę duża szansa, że w przyszłości to może być nawet źródło twojego utrzymania albo chociażby dodatkowego dochodu w prawdziwym życiu, gdzie będziesz mógł na to poświęcać czas już w dorosłości. A mimo to nie będziesz stratny na tym na przykład na rodzinie, bo mimo wszystko będziesz mógł wspierać swoją rodzinę dzięki temu również finansowo, można powiedzieć. Aha. Więc warto się po prostu, warto rozwijać tą swoją pasję, jeżeli naprawdę ktoś lubi YouTube'owanie i potrafi widzieć, że się rozwija i ma szansę na to, żeby te statystyki były coraz to lepsze i dzięki temu może też właśnie zarabiać. Więc fajnie się rozwinąć do takiego stopnia na YouTubie, że jako swoją pasję może dodatkowo finansowo również wspierać siebie, jak i swoich bliskich, nie tracąc przy tym czasu kosztem ich. Bo wiesz, możesz nagrać odcinek, a równie dobrze w tym czasie mógłbyś się w sumie gdzieś z nimi przejść na spacer, pójść do kina, nie? Masz rację. No to w ten sposób tak to właśnie wygląda. I też, żeby YouTube nie był najważniejszy w życiu, mówisz. Tak, no można to tak nazwać, no. Jeżeli chcesz na niego przez całe życie poświęcać bardzo dużo czasu, to dobrze się rozwinąć do takiego stopnia, żeby po prostu no, nie kolidowało to z życiem właśnie rodzinnym, z przyjaciółmi. Bo jeżeli będziesz to całe życie robił dla siebie, bezinteresownie, to możesz stracić swoich bliskich, myślę, bo, no, bo po prostu musisz się rozwinąć do takiego poziomu, jeżeli chcesz robić całe życie i poświęcać na to bardzo dużo czasu, bo nie mówię raz w tygodniu, miesiącu sobie wstawić po prostu jakiś filmik dla uciechy, ale jeżeli chcesz robić całe życie i poświęcić na to dużo czasu, to staraj się rozwinąć do takiego stopnia, żeby jednak w końcu kiedyś mieć te profity, dzięki którym będziesz mógł wspierać i siebie, i swoich najbliższych, nie? Rzadzie. No jeżeli tak to trochę mocno rozwinąłem to całe, jak zacząłem nagrywać, ale skoro to... Bardzo dobrze, przynajmniej będzie coś w odcinku. Będzie coś w odcinku wtedy, no. No. Tak to się zaczęło wszystko i takie są moje małe przemyślenia w związku z tym, no.
Nie wiem, czy nie pogmatwałem tego, to mogło być momentami jakieś masło maślane, ale... Nie, ja zrozumiałem, zrozumiałem. Nie wiem, jak moi widzowie, czy zrozumiał. Dobra, no pierwszy raz, no wiadomo, będziemy trochę dziwnie pewnie to prowadzić, no. Ale trudno. No. To co, mówisz coś dalej, czy jeszcze mogę, czy już mogę drugie pytanie? Tak, śmiało możesz ten już. A jeszcze zanim to drugie pytanie, to ja ci powiem, że ja na moim kanale inspirowałem się bardziej takimi maszynimami, ale minecraftowymi, nie tym, co ty. Mhm. Więc podobnie. Widziałem i słyszałem o takich właśnie tych machinimach, czy maszynimach, no. Jak to woli. No, też z Minecrafta bardzo ładne wychodzą, trzeba przyznać. No. I jakieś nawet nagrywałem, ale nie wiem, czy mi wyszło dobrze. Nie tak, jak chciałem na pewno. No, to ja miałem podobnie z Gothicem. Dlatego wolałem się przerzucić już na co innego jednak i pozostawić to tym, którzy naprawdę to potrafią, nie? Dobrze. To drugie pytanie to chyba już w sumie powiedziałeś, opowiedziałbyś w skrócie twojej początki na YouTube, to już opowiadałeś chyba. No to teraz tak. Trzecie. Czy dobrze zmieniam od tego, od tej części pytań, czy w ogóle oglądasz piłkę nożną? Interesuję się, ile mogę to czasem obejrzę, ale same mecze to się teraz tylko ograniczam do naprawdę ważnych, typu Liga Mistrzów, albo jak jakaś nasza reprezentacja gra, to wtedy głównie się skupiam na piłce, a tak na bieżąco śledzę, co się dzieje, mniej więcej wiem, o co chodzi. Interesuję się piłką nożną, ale nie jest jakieś moje główne hobby, można powiedzieć. A słyszałeś o tym, że zmiana jest trenera reprezentacji Polski? Tak, słyszałem. Oj, no. Jak myślisz, kto będzie? Kto będzie? No to jest dość skomplikowane pytanie. Chyba to chyba najlepiej może w tym momencie wiedzieć, nie wiem, prezes ZPN-u. Są przecieki, że może być Nawałka drugi raz, ale nie wiadomo, jaka to prawda. Też słyszałem, że to może być Nawałka i w sumie myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Też się dziwię, bo zgłaszało się bardzo dużo dobrych trenerów, chyba nawet z Włoch, nie? No. Nad Pirlo chyba, więc myślę, że warto mieć to na uwadze. Żeby jednak, żeby się nie zrazili do tych trenerów z zagranicy, bo to, że jeden się trafił z Portugalii, powiedzmy, cwaniaczek, to niekoniecznie każdy musi być taki i myślę, że jacyś legendarni piłkarze z przeszłością, jak powiedzmy, no już nie mówię, że miałby być, a powiedzmy Zidane czy właśnie taki Pirlo, to myślę, że ich można darzyć w tym wypadku większym zaufaniem co do ich honoru, jeżeli chodzi o. No bo to, co zrobił Sousa, jednak nie było zbyt właściwe. No bardzo. Zgadzam się, bardzo. W tym momencie opuścił reprezentację i to nie było zbyt w porządku. Mimo wszystko, jeżeli czuł, że to jednak nie jest dla niego, nie czuł się jakoś najlepiej w tym zespole, to jednak mógł poprowadzić to do końca. Chociażby przejść przez te eliminacje z nimi i dopiero wtedy powiedzieć przy ewentualnym awansie, no jednak nie jestem gotowy na to, by prowadzić tę reprezentację, nie czuję się dobrze i no i chcę do tej Brazylii, ale wszystko wskazuje na to, że dostał fajną ofertę z Brazylii, no i tak i zrobił jak zrobił, no i za dobrze nie zostanie chyba zapamiętany. A szkoda, bo na początku się zdawało, że naprawdę ma dobre zdatki na trenera. Wiadomo, te mecze punktowo nie wychodziły najlepiej, ale już fajnie się patrzało na to, że to już wygląda całkiem inaczej niż szybciej. No, nie jestem jakimś ekspertem, ale tak oczami zwykłego kibica, oczami zwykłego kibica wyglądało to trochę lepiej. Wydawało się, że po prostu potrzebują czasu na to, aby zgrać te wszystkie techniki i założenia, jakie miał Sousa, ale najwidoczniej poszło to w trochę inną stronę. On też trochę późno został wybrany, bo chyba niedługo przed eliminacjami, nie? Tak, tak. Wtedy się zorientowali, że Brzęczek to chyba nie jest jakoś super spoko trener. Co prawda awansował, ale to wszystko wyglądało strasznie. No. Ciężko się oglądało to, ale. Znaczy na początku. No. Na początku, jak jeszcze było euro, to jeszcze wierzyłem, że może za Brzęczka byłoby lepiej, ale teraz już wiem, że Sousa dobrze zagrał, moim zdaniem. Ewentualnie mecz ze Słowacją troszkę słabo. Tak, no właśnie to jest. No, wydaje się, że chyba. Dobrze mówisz. Tak, no i właśnie to też można było brać pod uwagę wtedy, jak mówiłeś, że miał bardzo mało czasu, aby ten skład przygotować. Więc też nie było się co dziwić, że wyszło jak wyszło na tym turnieju. Jednak no, mogło to trochę już lepiej pójść w eliminacjach, bo już miał naprawdę, już trochę czasu minęło. I jeszcze miał szansę odkupić swoje winy w barażach.
No ale... No. No wybrał tak tą, ten klub z Brazylii chyba wybrał, no. Tak, to jest... Właśnie nie pamiętam jaki, to było Flamengo? Też, chyba Flamengo. Też mi się kojarzy, że Flamengo, ale nie dam sobie ręki uciąć. No. Raczej tak, raczej tak. To przechodzimy do następnego pytania? Pewnie, śmiało. Dobra. Czy jakiś drużynik piłkarski kibicujesz? Takiej tak mocno? Ulubiona drużyna jakaś jest? Mocno. Jakby nie jestem jakimś fanatykiem na pewno, ale mam takie swoje ulubione. Na przykład cieszy mnie na przykład zwycięstwa, jeżeli chodzi o Włochy, to cieszy mnie najbardziej cieszy mnie zwycięstwa Milanu, muszę przyznać, bo chyba jako pierwszą koszulkę, jaką miałem w życiu piłkarską, to właśnie miałem Milanu i to było na Ronaldinho. I właśnie jakoś tak teraz, od tamtego czasu zawsze jakoś byłem za nimi jednak bardziej. Jakby nigdy nie byłem jakimś fanatykiem jakiejś drużyny piłkarskiej, jakieś bardzo, że oni to muszą wygrać, że będę kibicował cały turniej. No, nie wygrali, trudno, jak wygrali, o, fajnie, super, wygrali, nie? To najbardziej taką drużyną właśnie był, jeżeli o to chodzi, to Milan, nie? A... Dobrze. No, tak to nie mam takiej ulubionej naprawdę. No, moją ulubioną jest póki co Lech Poznań, ale wiesz... Nie wyzywasz mnie chyba, jak fan Legii. Nie, spokojnie. Ja ty wiesz, bo ja mam bliżej do Lecha niż do Legii, w sensie bliżej do Poznania niż do Warszawy. To jest, według mnie właśnie to jest, jakby jeżeli chodzi o piłkę, o polską piłkę, to jest oczywiste, że jeżeli ktoś mieszka jakiegoś Gdańska, jakiegoś miasta, to wiadomo jest to, że on będzie kibicował tej drużynie, która jest czołowa lub najbliższa jemu, bo jakby to powiedzieć. No tak, no to myślę po prostu, że dla mnie to jest logiczne, że człowiek z Poznania, wiadomo, że będzie kibicował klubowi z Poznania. Tak samo, nie wiem, ktoś z Gdańska, to wiadomo, że będzie na pewno lepiej kibicował takiej Lechii Gdańsk niż Arce Gdynia, a ci, co mieszkają w Gdyni, to odwrotnie już właśnie, nie? Więc dla mnie to zawsze było oczywiste i dziwię się, że jest to tak, są takie aż różnice przez to między kibicami, znaczy no kibicami, nie, może kibolami, że tak powiem, no, ale to już jest taki, powiedzmy, styl życia i tego nie zmienisz u pewnych ludzi. Po prostu no, zgadzam się. Potrzebują tego. Potrzebują tak. Tego. Tak to wygląda. Co, następne pytanie? Śmiało. W międzyczasie będę też dawał takie niezapisane na moim notatniku. Na przykład, czy byłeś kiedyś na stadionie jakimś, na meczu? Tak. I szczerze mówiąc, to pierwszy raz byłem w zeszłym roku. I to jako steward, czy no, ochrona. Ochrona? Tak. Nie jako kibic. Nie jako kibic. I to było najlepsze jest to, że to było na finale Ligi Europy. Tak pracujesz, czy tak się zdarzyło? Pracowałem. Tak dorabiałem sobie w zeszłym roku właśnie jako ochrona i zdarzyło mi się być właśnie na treningach reprezentacji, właśnie na tym finale Ligi Europy. Znaczy o tyle w tym finale Ligi Europy miałem pecha, że ja byłem poza stadionem, że chyba byłem na stadionie tylko, żeby się załatwić, jest tylko gdzieś z daleka widziałem, że ktoś tam gra na boisku, gdy przechodziłem do toalety. A ja akurat byłem poza stadionem, tylko prowadziłem ludzi, gdzie to powinni do jakich drzwi się udać i takie tam, wiesz, drobne rzeczy. Taka ochrona, steward, no wiesz o co chodzi. Dobrze. A teraz pytanie troszkę z innej beczki. Oczywiście jak ci jakieś pytanie nie przypasują, to możesz powiedzieć, że nie chcę odpowiadać. To teraz następne pytanie. Czy Wojciech się na ciebie mówi na pan, czy na ty? Bo to jest takie dziwne pytanie. Kiedyś oglądałem film u Blowka, to on właśnie się to przyczepiał, że wszyscy na niego mówią pan i tak dalej na ulicy i tak dalej. Znaczy to, jeżeli chodzi jak o kimś świadczy, to użycie słowa pan oczywiście nie jest złe. Nad jest to miłe i jest pewność, że ta osoba jest no, po prostu dobrze wychowana, bo tak zazwyczaj wypada do jakiejś osoby, no. W ogóle oczywiście starszej, nie? Że tam powiedzieć na pan, ale oczywiście mi to w żaden sposób mi by to nie przeszkadzało. Jakby to, nie, trochę źle ubrałem słowa, bo chodzi mi, że ja oczywiście wolę, że mi mówiono na ty, no bo nie to, że jak ktoś na ciebie mówi pan, to jednak czuć, że człowiek się robi starszy. Ty masz, że jeszcze ja nie jestem taki stary, ale wiadomo, jakieś młodsze dziecko zdarzy się, że powie do mnie na pan po prostu. I
I po prostu wolę oczywiście, jak na mnie się mówi na ty, oczywiście. Czyli no, przez cały film mam mówić na ty, tak? No tak, ty w ogóle się nie sugeruj. Znaczy... Ja gospodarzem kanału jestem w ogóle, no. Swojego kanału, nie twojego, swojego. Spokojnie, to akurat jako pan to nie. Nie, ogólnie nie czuję takiej potrzeby, nawet jak będę miał 30, 40, 50, zawsze będę wolał, żeby ktoś na mnie mówił na ty. A to, że ktoś powie do mnie, nie wiem, na pan, to też nie jest nic z tym złego, bo no, wiadomo, ktoś jest tak wychowany i nawet lepiej, nie? Ale jeżeli chodzi o mnie, to osobiście nie widzę powodu, nie widzę takiej potrzeby, żeby do mnie mówić na pan. Nie? To na pewno nie, więc spokojnie. I mam dopiero też 22 lata w tym roku będę miał dopiero, nie? To też, żeby na pan, zawsze mi się... Ja troszkę mniej. Taki. O właśnie, ile ty masz? Tak z ciekawości. Jest 15. 15, Jest całe życie przed tobą. Wiem. Z nogą w grobie. Dobrze, następne pytanie, czy mówisz jeszcze coś? Nie, już nic ciekawego. Dobra. No to grałeś kiedyś w piłkę? Tak po prostu, tak z kolegami? Tak, pewnie, duże razy. Duże razy. W klubie? W klubie jakimś? Był taki mały, no że byłem bardzo młody, gdzie chciałem tam pograć. No i tam przychodziłem na te treningi jakiś czas i trener mi tam nawet powiedział, że tam robi to moją kartę zawodnika i ciągle czeka, aż ona przyjdzie, ale byłem chyba najmłodszy w tej grupie, bo nie było mojego rocznika, co jest najgorsze, tym bardziej, że byłem tego typu dzieckiem, gdzie dość wolno fizycznie się rozwijało, a tak dopiero powiedzmy w trzecim gimnazjum jakoś się tam rozrosłem, nie wiem, powiedzmy jakieś tam męskości dopiero nabrałem w technikum. Więc długo byłem takim dzieciaczkiem, takim bobasem, można powiedzieć, więc fizycznie wszyscy mnie tam dominowali i chyba trener za bardzo, zbyt szybko nie starał się załatwić tej karty zawodnika i też był taki czas, że potem już trzeba było się skupić na tej nauce, za bardzo mama nie chciała już mnie puszczać, coś tam chorowałem, to jakaś grypa, tu 2 tygodnie, tu coś i w końcu z tego zrezygnowałem. Dobrze, no okej, rozumiem. Ale to bardzo młody byłem w podstawówce, więc to w ogóle tak wiesz. Powiem ci, że strasznie dziwne uczucie. Ja już kilka razy z tym rozmawiam i tak się dziwnie czuję. Pierwszy raz z jakimś większym youtuberem rozmawiam, tak wiesz, na żywo. Z większym youtuberem nie rozmawiałeś. Nie no, 29 mam tysięcy subów, to no ja mam coś takiego. Ja mam 200, prawie 300, więc to jest duża różnica. No, tam różnica. To są tylko suby. Sam niedawno miałem dużo, dużo mniej, więc to... Nie, to gorzej jakbyś, nie wiem, rozmawiał z jakimś Rezim. Tak. Kimś takim. No, oni by nie chcieli nawet. Rezi Blog nie chcieliby chyba. No, wiadomo, to jednak już przed jakiej randze, jakiej oni są, to jakby nie mają chyba czasu na takie luźne wywiady. A wiesz, a mi to tam nie ma dla mnie takiej dużej różnicy. Mhm. Po prostu... Wiadomo. Na pewno więcej czasu od nich, że tak powiem. Rozumiem. No ja jak zaczynałem, to miałem 5 subów, później przez rok miałem 30, 40, no i dopiero to niedawno się przesunęło, gdzie zacząłem nagrywać filmy z takiej gry jak PES, to o piłce, nie wiem czy znasz, Pro Evolution Soccer. I FIFA w sumie. FIFA też nagrywałem, ale jak zaczynałem FIFA, to tak niezbyt dobrze szło, PES bardziej się przyjął, nie wiem dlaczego. Wiesz, różne są społeczności. Na pewno może być tak, że masz mniejszą konkurencję w tym PS-ie właśnie, bo od FIFA jest mnóstwo youtuberów, tym bardziej polskich na pewno, gdzie jednak ciężej jest się na pewno przebić niż przy takim PS-ie, tylko że trzeba mieć na uwadze to, że jak nagrywasz PS-a, to może łatwiej się niż przebijał, ale pewnie nie dotrzesz do takiej ilości osób, jaką gra w FIFA, nie? Jak twórcy to oglądają. Ale no, coś za coś. Rozumiem. To co, następne pytanie? No, śmiało. Dobra. A mogą być pytania związane ze szkołą? Jak tam się uczyłeś i tak dalej? Pewnie wszystko. Pytaj, co dobra, chcesz. To pierwsze. Czy na przykład jak nagrywałeś na YouTubie, to ci jakby... Nie powodowało to, że miałeś jakieś problemy przez to w nauce, przez YouTube? To prawda wygląda tak. Ja chyba teraz to, co nagrywam, ja to zaczynałem w technikum na pewno.
I nie, jakby YouTube nie był takim głównym czynnikiem, bo nie skupiałem się wtedy na nim tak jak wtedy. Można powiedzieć, bardzo rzadko coś tam wrzucałem. No czy rzadko? No w porównaniu do teraz na pewno bardzo rzadko. I to nigdy nie był problemem moich wyników. Nigdy nie był głównym czynnikiem moich wyników, jakie wynikały, z których miałem w szkole, a muszę przyznać, że jakoś nie miałem nigdy super ocen. W ogóle w technikum nie było to łatwe dla mnie. I to, czy ja nagrywałem, czy nie nagrywałem, jakby nie miało żadnego dużego wpływu na to. Ale wszystko zdałem, maturę zdałem i dobrze. Jest okej. Okay. Ja teraz ósmoklasisty test, więc duży stres będę miał. Ty chyba pisałeś gimnazjalne jeszcze, ja mi się wydaje. Pisałem, no. No, rozumiem. A to chyba jest tak, to jest ten sam odpowiednik, nie? Bo z tego wyniki też się liczą, jak chcesz iść do technikum czy liceum. No, życzę powodzenia. Dzięki. Interesujesz się albo oglądasz skoki narciarskie? Bo kiedyś tam był boom na Małysza, nie wiem czy wiesz co chodzi. Tak, pamiętam. Kiedyś tak, ale teraz już nie. Nie w ogóle, już długo. Powiem nie. Ci szczerze, że był okres, kiedy polska reprezentacja skakała dobrze, teraz już całkowicie źle. No, ja tylko się kwalifikują tam. No, słyszałem o tym. Się zdziwiłem właśnie, bo zawsze gdzieś tam miałem, nie wiem, czy na Facebooku, czy gdzieś jakieś komunikaty, że jakiś Stoch, czy tam Żyła, tam potrafili dobre wyniki naprawdę osiągać i wygrywali jakieś turnieje, czy tam właśnie. No te imprezy właśnie często stawali na podium no. I tak teraz słyszałem, że w tym roku coś się popsuło, nie? No. Jak miałeś jakąś dziwną, najdziwniejszą sytuację w życiu? Jakaś cię spotkała? Najdziwniejszą sytuację w życiu. Chciałbym się zastanowić. Kurczę, ciężko. Powiem ci, że ciężko teraz ją nagle przytoczyć, taką wybrać sobie. Chyba nie jestem w stanie ją sobie teraz... Nie musisz, jak nie pamiętasz, to okej. Nie, no naprawdę nie pamiętam. Na pewno miałem w życiu mnóstwo dziwnych sytuacji, ale jakby teraz powiedzieć, to nie jestem w stanie sobie przypomnieć takiej. No. Dobra. Właśnie ostatnio pisałem już, bo już chyba ta seria moja z wywiadami z youtuberami będzie dłuższa, bo dwie osoby już się zgłosiły. To się ja zapytałem. No i jeden właśnie zauważył też, że nagrywał z tobą, więc też powiedział, że fajnie, spoko. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. No pewnie, no śmiało tam się rozwija. Pyta się wielu twórców, bo widziałem, że to nie jest jakiś super problem, bo zależy wszystko od osoby, ale naprawdę jakoś dobrze rozwiniętego twórcę, myślę, co ma ponad 100 tysięcy subskrypcji, bez problemu któregoś, myślę, możesz namówić na wywiad. To nie, bo to też nie są jacyś ludzie, nie wiadomo jakiej rangi. Dużo osób często... Dla wielu z tych osób często to nie jest problem poświęcić jakieś, nie wiem, pół godziny, godzinkę na takie pogaduchy, a też jest fajna taka szansa dać osobom, które dopiero zaczynają na platformie, a są w stanie jakoś ciekawie poprowadzić wywiad. Aha. Więc śmiało próbuj u wielu twórców. Myślę, że nawet jak ci nie dam odpowiadać, to dosłownie polecam ci spamić u naprawdę wielu twórców i na pewno ktoś ci zawsze będzie mógł odpowiadać, czy to mniej popularni, czy lepiej popularni. No, więc staraj się. Czy znasz jakiegoś youtubera osobiście, tak wiesz, że znasz go jako na przykład kolega, czy tak dalej, takiego ze sławniejszych, znaczy zaczynając jakby od twojego poziomu jakby popularności lub troszeczkę wyższy. Czyli mówisz, że ktoś o podobnej ilości subskrypcji lub więcej, kto jest kojarzony? No to tak osobiście nie, chyba nie mam takiego. No co, nie masz. No co, nie mam. Takiego stricte youtubera, no nie. No, okay. No nie. Jeżeli chodzi o samego takiego youtubera, co tam regularnie jakoś tam nagrywa i w ogóle, to nie, to jedynie Paweł. Można tak powiedzieć. Ale Paweł jest bardziej już legendą YouTube'a niż samym jako tego typu youtuberem, bo tobie chodzi o typowego. O którym mówisz? Nie? O którym mówisz, bo ja nie jestem Snacks. A, okej. Okay. Oglądałem te odcinki. Widziałem. No właśnie. No to o to chodzi. Ale tak stricte takiego typowego youtubera, no nie znam. Nie miałem okazji poznać. Okej. Okay. Czy masz jakąś ulubioną postać z mema, albo ulubiony mem jakiś? To w sumie jest związane z twoim kanałem, bo ty o memach nagrywasz troszkę, można powiedzieć. O legendach YouTube'a.
Też no, tak można powiedzieć. Różnie. To ciężko powiedzieć, bo wiadomo, każdy tam mem jakąś, traci tam jakąś swoją świetność po jakimś czasie. Czasem wraca jak bumerang, ale nie zawsze. To nie wiem, z takich światowych memów, które się przewinęły, no, to bym powiedział, że na ten moment chyba takim właśnie dla mnie najlepszym mógł być Ricardo Milos, powiedzmy. Mi od tego się zaczęło na twoim kanale. Tak, mam do tego duży sentyment i dużo tego oglądałem, bo bardzo mi się podobało to wszystko, co było z nim związane, bo naprawdę dla mnie zabawne. No i co? No i GigaChat na pewno też jest bardzo ciekawym, fajnym memem. Mhm. A jeżeli chodzi o Polskę, to zawsze był to albo Siema Eniu, z takich mem, legend. Większość twoich filmów widziałem, także mniej więcej wiem. Czasami mogę się pomylić tak jak z tym Snacksem, bo myślałem, czy pan Paweł, czy wiesz. Jasne, jasne, no tak. Zawsze warto dopytać o wszystko, nie wiadomo. No. No to Siema Eniu, albo jest taki filmik, że gość podjeżdża autem, co ma, jest strasznie wgniecione i tam się wita z nim i mówi yo, what's up? To mnie też zawsze rozmawiało. To takie chyba nie znałem, ale może widziałem kiedyś tam. On nie wiem. On nie jest jakoś mocno popularny. A jest na twoim kanale, jak gadałeś o nim, czy nie? Nie. Raczej było ciężko coś z tym. Nie, o tym nic nie. Dobra. A mam takie pytanie. Jakbym o jakimś pytaniu zapomniał, to moglibyśmy jakby kiedyś wrócić w drugiej części tego filmu? Ja nie widzę problemu, pewnie. Jak tylko będzie czas, ten to pewnie. Dobrze. Dobra. Pewnie. Jaka jest twoja ulubiona gra, w którą kiedykolwiek grałeś? Kiedykolwiek grałem, to dobre pytanie. Chyba mimo wszystko grą dzieciństwa na pewno jest Gothic i w związku z tym, że wyszedł ten mod Kroniki Myrtany, też teraz w niego dużo gram, jak mam okazję, ale chyba naprawdę taką grą, na którą poświęciłem najwięcej czasu, to jest Mountain Blade. Zaczynając od Warbanda, czy tam innych dodatków typu Ogniem i Mieczem, do teraz, kiedy rok temu wyszedł druga część Mountain Blade 2 Bannerlord, to w tą grę poświęcam strasznie mnóstwo czasu. Bardzo lubię klimaty średniowiecza, lubię takie właśnie RPG, to jest coś pięknego. To jest bardzo super, można się wtopić w ten świat. Świetnie zachowany klimat, jesteś dowódcą, rozwijasz się, masz póki co małe wojsko, rozwijasz się, masz coraz lepsze. I z typowego, zwykłego małego. Ja lubię takie gry strategiczne ogólnie. Ostatnio sobie grałem w Age of History, nie wiem czy znasz. Age of Civilization. Kojarzę tą grę. Nie miałem okazji zagrać, chociaż myślę, że też bym chętnie zagrał, więc właśnie tego typu strategie. Na Steamie chyba jest, w miarę niedrogo, tak mi się wydaje, nie pamiętam ceny, ale... To jak będzie jakaś okazja, to może zgarnę. Na odcinku nagraj, albo nie, na live'ie może. Nie no, jak będziesz chciał, nie mogę cię zmusić, nie? Wiem, o co chodzi. No, może będzie jakaś na streamku coś, pograć jakąś grę, ale to zobaczymy z czasem. Na razie nie ma takich planów. To dobra. Jest właśnie piękne, no, w tych grach. Super. Dobra, teraz dziewiąte, znaczy nie mam tutaj dziewiąte, ale teraz nie mówię ogólnie po kolei tych pytań. Dobra. Twoja ulubiona potrawa jakąś masz? Taką jedzenie? Ulubiona potrawa? Najbardziej lubię chyba z takich normalnych dań, to uwielbiam jak moja mama na przykład zrobi tortillę z kurczakiem. Wychodzi. Ja nigdy nie jadłem jeszcze, może spróbuję kiedyś. Nie miałeś okazji? No to polecam, bo mojej mamie tak to świetnie wychodzi, że uwielbiam jeść zawsze. I to jest takie chyba bardzo pyszne. A z takich fast foodów może też, jakbym wymieniał takich typowych, to to chyba zależy od chęci. Bardzo lubię tego drwala, jak jest sezon na niego. Jeszcze nie jadłem. Ja jedyny taki popularny zestaw to chyba maty jadłem. Zestaw maty takiego rapera. Aha, to słyszałeś? Podobno napoje średnio smakowały wielu ludziom. Ja już byłem, jak dodali wybór, że kole można było, macze i coś tam jeszcze. Ja wybrałem kole. Lepiej. To jest podwójny cheeseburger. Chyba normalnie nie jest w kartach menu, jeżeli chodzi o polski McDonald's, więc fajna opcja, też smaczna.
No i nie, no pizzę też bardzo lubię, pepperoni najbardziej. O Janek. Jak ja dostanę taką dużą, dużą pizzę pepperoni, jak ja się za to zabiorę na takim jakimś głodzie, to wchodzi cudownie jeszcze jakieś monster. Ja wolę taką najzwyklejszą. Ja wolę taką najzwyklejszą z szynką, serem, pieczarkami, taka zwykła. O, też jest. Nigdy jeszcze takiej innej nie jadłem. Warto czasem spróbować. Ja też długo byłem taki ograniczony, że tylko szynką na przykład jadłem. Albo kiedyś, że nawet tylko samym serem. Ale spróbowałem pepperoni. Ojen. Cudownie. Polecasz. Polecam. Bardzo. Tak. Okej. Mam jeszcze tu parę pytań, ale jeszcze takie jedno mi się nasunęło. Czy słyszałeś... Ja już cię pytałem kiedyś, ale na odcinku powiedz, czy słyszałeś kiedyś o takim youtuberze Unboxalu? On kiedyś mówił na odcinku, że on się inspirował takim innym youtuberem How to Basic. Także o nim też nagrywałeś. Czy o nim nagrywałeś, tak. O How to Basic? O How to Basic kiedyś nagrywałem, to prawda? Sorry. Słyszałem o Unboxalu i pamiętam jego początki. On... Właśnie jak robił te unboxingi, to było coś, to było moje takie... Ja rzadko oglądałem, bo jak były one wychodziły, to trochę młody byłem jeszcze, młodszy niż teraz, więc wtedy nie powinienem tego oglądać. Nie dziwię się, a ja byłem chyba jakoś wtedy w twoim wieku, więc te unboxingi to było coś pięknego, uwielbiałem te filmiki, bo to... Teraz wszystkie filmy usunął, ale są jeszcze na CDA, ktoś tam zreuploadował, także no... On musiał usunąć, bo mu groziło zamknięcie kanału, bo tam YouTube się przyczepił do czegoś. No, czy słyszałem. Z tym YouTube'em są czasem takie różne dziwne akcje tego typu rzeczy, że powiedzmy ileś lat używasz tej samej muzyki, która nie ma praw autorskich i nagle ten twórca, powiedzmy przykładowo, ma te prawa autorskie jednak z powrotem i wiesz, i każdy twój film nagle leci na prawach autorskich. I może dojść do takiej sytuacji, że dostajesz ostrzeżenia na YouTubie. Powiedzmy, już masz dwa. Najlepiej jak jest. I robi się gorąco. Wtedy trzeba pousuwać najlepiej to. Najlepiej jak jest ostrzeżenie. Kiedyś miałem fragment meczu, dałem, ale taki krótki. Nie wiem. Z tego co wiem, chyba króciutkie fragmenty można dawać takich filmów zaznaczonych prawami autorskimi. No i. Skomplikowane dość. Bez ostrzeżenia od razu, ale po kilku miesiącach dopiero YouTube mi usunął film i miałem zablokowany na całym świecie. Ale nie był usunięty, tylko miałem zablokowany na całym świecie, więc no. Tak, to się zdarza często, tego typu sytuacje. Grałeś kiedyś w Minecraft? Czy nie, nigdy? Próbowałem. Wiem, że słyszałeś. Powiem, tak? W sumie fajna gra, jak chce się coś rozwijać, jakąś kreatywność, nie wiem. Tak, jest to fajne i myślę, że to dla takich młodych graczy, myślę, że to jest jedna z najlepszych opcji nawet właśnie, bo ona naprawdę potrafi... No, myślę, że dobrze wpływa jednak na ten umysł. Jest to na pewno dużo lepsze niż jak dasz, powiedzmy, 10-latkowi jakąś grę o zabijaniu czy coś. Taki Minecraft przy takich tego typu grach jest naprawdę chyba najlepszą opcją, mi się wydaje. No. Ja już od 7 lat ogólnie gram, także no, czasami z przerwami, no. Tak około 7 lat, nie powiem dokładnie. No to ja mam ulubioną Minecraft, ty masz Gothica, nie? No, tak, dokładnie. Tak, fajnie. Też często tu gram w FIFA, w PESa. No, fajne gierki, nie? Jest to fajna sprawa. Ogólnie to... bardzo przyjemnie mi się z tobą rozmawia. W ogóle to pierwsza raz, nie wiem jak inni youtuberzy będą, zobaczymy jeszcze. Coś mi uciekło. Chciałem coś powiedzieć. Chyba zapomniałem. A no, to w razie czego jakbym się jakieś pytania przypomniały, kiedyś może druga część będzie, tak mi się wydaje, jeżeli będziesz chciał. Pewnie. Nie widzę problemu żadnego. No. A która to propozycja już? Pierwsza dostałeś, czy wcześniej też miałeś jakieś propozycje nagrania wspólnego odcinka? Była już jedna, jeżeli chodzi o ten. Od widza? Ty masz? Niekoniecznie. Właśnie też chłopak, który prowadził podcast, ale jakoś się nie udało nam w końcu zgrać. Nie wiem, jak to tak wyszło. Mieliśmy nagrać właśnie, ale ja musiałem wyjechać do wojska. Potem jakoś tam było ciężko się skontaktować, coś tam mieliśmy, jakiś kontakt, ale jednak nie udało się tego doprowadzić. Może to jeszcze nie to, no. Uda, to wie. Ogólnie to jaki... Nie jesteś pierwszy. Ogólnie to znam chyba z dwóch youtuberów, jeden to Unboxer, ostatnio prowadził podcasty, jeszcze jeden, nie pamiętam nazwy, no popularny w miarę to jest na YouTubie, tak mi się wydaje. No... Tak, no, ogólnie tak, to jest ciekawa forma, dużo osób lubi sobie tak posłuchać, co dany twórca ma do powiedzenia w jakichś tam
różnych tego typu pytaniach. Więc chyba całkiem spoko trafiłeś na mnie, że mogłeś przetestować to, jak to w ogóle idzie i zobaczyć. Mówisz? No. Zgadzam się chyba. To nie przeszkadza w żaden sposób, że nie wiem, coś może pójść nie tak. Jestem bardzo wyrozumiały dla tego typu kwestiach i fajnie cieszy mnie to, że mogę ciebie po prostu w jakiś sposób wspomóc na tym początku. No. Przymienię się w żaden sposób z żadnymi rzeczami, czy problemami technicznymi, czy różnymi innymi jakby krępować, więc ja jestem bardzo otwarty i bardzo wrozumiały na wszelkie jakie tam niedogodności, bo bo to trzeba wspierać, no jesteś początkującym twórcą. Wiem. I fajnie, że mogę dodać cegiełkę do tego, abyś mógł się rozwijać. Dziękuję ci, naprawdę. Dzięki tobie też mogę się w pewien sposób rozwijać. Może przyjdzie ci tam może 100-200 słów, może wszyscy przyjdą do ciebie, nie wiem, zobaczymy. No, może będę miał okazję z kimś jeszcze w przyszłości prowadzić takie odcinki, to już dzięki tobie mam jakiekolwiek doświadczenie, bo to jest mój pierwszy raz, muszę przyznać. Ogólnie no. Nie wiem, jak wyszło. Wydaje mi się, że w niektórych tematach być może średnio niektóre rzeczy ująłem w słowa, może nie tak chciałem je wyrazić, ale zobaczymy. Ogólnie to był. No. Jak wyszło, to ogólnie to był ten problem, już od kilku miesięcy musiałem to odkładać. To też czasami ci wypadało i udało się wreszcie zgrać, także super. Teraz jest taki lepszy czas, jest trochę więcej czasu. Sam będę też teraz w tym czasie trochę więcej czasu sobie poświęcał, by się rozwijać. Ty pewnie też, jak masz ferie. No. Trzeba korzystać, a szybciej wiadomo, no. Ciężki grafik. No, to co, już koniec, czy coś jeszcze chcesz dodać? Coś dodać? No nie wiem, no. Jeżeli ktoś nowy to ogląda, to zachęcam do subskrybowania i wsparcia twojego kanału, a tak to coś od twojego też chyba. No przyda się, nie? No, każde wsparcie, każdy subik jest na wagę złota. Zawsze jakiś mały kroczek do tego, by sięgnąć wyżej. No to co? No to nie mam nic takiego ciekawego. Mogę wszystkim, co słuchają i tobie życzyć powodzenia i dziękuję ci. Po prostu polecam po prostu rozwijać się w tym, co uważacie za słuszne i warto mieć ambicje przede wszystkim. Nieważne, czy idzie komuś lepiej czy gorzej, jeżeli robisz to, co bardzo lubisz i, no, i nie masz tych umiejętności, to na to przyjdzie czas, zdobędziesz je i staraj się rozwijać w taki sposób, jest to możliwe. Więc to jest taki apel dla wszystkich, żeby się nie demotywować, jak coś w życiu idzie nie tak, tylko zgadzam się. Tą kulę śnieżną. I ubierz tą kulę. Mimo, że słabo rośnie, w końcu ulepisz fajnego bałwana, nie? No tak. Jak powiem. To co? No, Chyba wszystko, no bo co? Nie wiem, co tu jeszcze ciekawego powiedzieć. Mam nadzieję, że zaraz godzina będzie. O cholera. No, sporo. To wszystko już omówiliśmy? Tak mi się wydaje. Chyba tak. No to tak. Dzisiaj był ze mną Dominius. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. To co? Do widzenia. Trzymajcie się. Cześć. Trzymaj się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Na razie. Yo.